Bliżej nieba to opowieści o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historie, które pokazują, że dla Boga nie ma osoby, nad którą nie chciałby się pochylić. Posłuchaj i przekonaj się. Dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Hubert Czarnocki, audycja Bliżej Nieba, spowiedź. Czym zatem jest spowiedź? Jak Państwo myślą, czy tylko automatycznym wyrecytowaniem grzechów? A może raczej czym powinna być? Właśnie o to między innymi zapytam za kilka minut księdza Dominika Chmielewskiego. Wcześniej jednak mały przedsmak dzisiejszej audycji. Ja miałam to szczęście, że spotkałam wspaniałego kapłana. Ja oczywiście się poryczałam na tej spowiedzi i to, co on zrobił, to wstał, wyszedł do mnie, przytulił mnie i podniósł mnie z tych kolan i bardzo mocno przytulił, powiedział, że dobrze, że jesteś. Jesus my, oh Jesus my. Gdy ksiądz powiedział do mnie, ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I gdy zakreślił nade mną znak krzyża, ja pamiętam, że wybuchnąłem płaczem. Nie potrafię opisać tego, jak to się stało, ale ja wiem jedno, że wybuchnąłem po prostu płaczem. To była eksplozja. I wiem, że nigdy tak nie płakałem. I poczułem się, jakbym pierwszy raz był prawdziwy. Jesus my, oh Jesus my. Ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. I rozmawialiśmy półtorej godziny. I po półtorej godziny, kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, odszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo, jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne, ale poczułem naprawdę wielki pokój, podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to, czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz, mówię, czuję się jak ci ludzie. Teraz zaśpiewa dla Państwa Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, a ja w tym czasie spróbuję połączyć się z księdzem Dominikiem. Jestem kochany. Przywrócił mnie do życia, a
jestem kochany. Gdy byłem umarły. Jest z nami ksiądz Dominik Chmielewski, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzisiejsza audycja Bliżej Nieba dotyczy spowiedzi, dlatego chciałbym zapytać księdza, jaka jest funkcja spowiedzi, dlaczego jest ona tak istotna? Spowiedź generalnie jest przyjęciem łaski i przebaczenia Jezusa Chrystusa wszystkich naszych grzechów, które dokonało się na Kalwarii. Dlatego każda spowiedź jest jakby przeniesieniem nas pod krzyż Jezusa Chrystusa, gdzie Jezus przebacza nam wszystkie nasze grzechy, które wyznamy i będziemy za nie żałować. Od tego zależy nasza wieczność. W związku z tym spowiedź jest cudowna i konieczna do tego, abyśmy uratowali siebie przed potępieniem wiecznym, a jednocześnie doświadczyli tego, jak bardzo jesteśmy kochani, czyli że nieustannie wszystko jest nam przebaczane, jeśli tylko żałujemy za grzechy i wyznajemy je Bogu. No właśnie, z tym żalem to ciężka sprawa czasem, jak go w sobie wzbudzić, jak też wybaczyć przed spowiedzią, bo przecież to są jedne z warunków ważności sakramentu pokuty. Jak przebaczyć, jak żałować, jak żałować za popełniony grzech? Tak, żal za grzech jest jednym z najważniejszych warunków spowiedzi świętej i musimy pamiętać o tym, że jest on łaską Ducha Świętego. W związku z tym musimy prosić o dar żalu za grzechy. Żal może być doskonały, czyli z miłości do Boga żałuję za grzechy, że jestem wstrząśnięty tym, co Bóg dla mnie zrobił, jak bardzo mnie kocha. W związku z tym widzę, jak moje grzechy ranią Jego miłość do mnie i z miłości do Boga żałuję za to, co Mu zrobiłem, jak bardzo zniszczyłem relacje z Nim, jak bardzo zadałem Mu ból moimi grzechami. To jest tak zwany żal doskonały. Natomiast do ważności spowiedzi świętej jest również żal niedoskonały, jako warunek konieczny uzyskania przebaczenia, odpuszczenia grzechów. I ten żal niedoskonały polega na tym, że żałuję za grzechy z powodu lęku przed potępieniem. Czyli nie chcę zostać potępiony, dlatego żałuję za grzechy. Żal niedoskonały jest wystarczający do tego, żeby spowiedź święta była ważna. Ale oczywiście my chcemy zrobić wszystko, aby żałować w sposób doskonały. Więc jeśli w sposób doskonały, to musimy prosić o taką łaskę. I tą łaskę zawsze otrzymujemy. Wcześniej, później, za jakiś czas, ale zawsze każdy otrzymuje, jeśli prosi o tą łaskę. To jest piękna łaska, ale też łaska, która przemienia całe nasze życie. Musimy być o tym przekonani. Ponieważ Duch Święty przyjdzie i pokaże nam oczami Boga nasze grzechy. I to dla wielu jest wielki wstrząs. Czasami jest to doświadczenie tak mocne, tak silne, że powiązane z łzami, z płaczem, że pierwszy raz widząc swoje grzechy, widząc jak bardzo ranią je Boga, te moje grzechy powoduje to taki wstrząs, zaczynam po prostu płakać z żalu. Na przykład ojcowie pustyni, wielcy mistrzowie życia duchowego z pierwszych wieków chrześcijaństwa, mówili, że kto tak naprawdę nie zapłakał nigdy nad swoim grzechem serca, no to trudno mówić, że naprawdę żałuje za te grzechy. I to jest też doświadczenie właśnie wielu z nas chodzących do spowiedzi, kiedy praktycznie spowiadamy się ciągle z tych samych grzechów. Najczęściej właśnie dlatego, że nie mamy żalu za te grzechy, takiego dogłębnego żalu. Te grzechy wydają nam się takimi grześkami, takim retuszem na naszej doskonałości. Wypowiadamy je tak, jakbyśmy czytali tam jakiś fragment książki albo jakiś artykuł z gazety często, bo nie czujemy, że to są naprawdę poważne grzechy. Nie? Taki bardziej retusik na naszej doskonałości.
Więc nie ma łaski żalu doskonałego i dlatego często chodzimy ciągle do spowiedzi z tymi samymi grzechami. Natomiast jeśli chodzi o przebaczenie, przebaczenie zawsze jest w trzech wymiarach. Pierwsze, przebaczenie oczywiście drugiemu człowiekowi, przebaczenie sobie też, ponieważ Bóg przebacza nam grzechy, natomiast my często sobie nie przebaczamy tych grzechów. To często może być najtrudniejsze przebaczenie sobie, nawet może częściej trudne niż przebaczenie komuś. Tak, ale ono jest najczęściej spowodowane naszą pychą i naszą dumą. To znaczy mamy bardzo idealny, dążymy do tego, aby w swoich oczach i w oczach innych ludzi wychodzić perfekcyjnie. Żeby ludzie się nami zachwycali w jakiś sposób, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś zobaczył naszą słabość, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaakceptować swoją własną słabość. Chcemy być dla siebie i dla innych jak bogowie. Doskonali, perfekcyjni, super i naj. I dopiero wtedy, mamy wrażenie, będziemy czuć się bezpiecznie. Natomiast jeśli ktoś tak rzeczywiście żyje w ten sposób, z takim cały czas pracowaniem na taki obraz samego siebie, żeby być jak Bóg dla innych, będzie miał wielkie problemy, żeby przebaczyć samemu sobie, bo po prostu będzie nienawidził swojej słabości. Będzie siebie karał za to, że popełnił pewne grzechy, że nie jest w stanie się z czegoś poprawić, że ciągle jest słaby. A tutaj już jest prosta droga do dręczenia demonicznego. I szatan najczęściej atakuje ludzi pysznych przez samooskarżenia się, samopotępianie się. W jaki sposób pozbyć się lęku i wstydu przed spowiedzią? Jeszcze raz. W jaki sposób pozbyć się lęku i wstydu przed spowiedzią? Proponuję dla tych ludzi, którzy się boją spowiedzi, lękają się, wstydzą się, żeby rozpoczęli od stałego spowiednictwa, czyli od zaufanego kapłana, od kapłana, który odpowiada ich sercu, przed którym raz, drugi, trzeci nie boją się otworzyć i wiedzą, że nie zostaną w jakiś sposób potraktowani negatywnie, niezrozumiale, z lekceważeniem. Bardzo często jest tak, że jeśli mam jakiś lęk, wstyd przed księdzem, powinienem poprosić o spowiedź jakby poza samym spowiadaniem w konfesjonale, kiedy z reguły są takie sytuacje, że jest sporo osób z jednej strony kraty konfesjonału, z drugiej strony kraty konfesjonału. Ksiądz też często przychodzi bardzo zmęczony i wtedy bardzo łatwo sytuacje takie, które w tej najintymniejszej przestrzeni spotkania mogą spowodować wielkie rany. Więc jeśli ktoś lęka się i wstydzi spowiedzi, warto zacząć właśnie od tego pierwszego kroku. Poszukać stałego spowiednika, takiego, do którego mogę rzeczywiście w każdej chwili przyjść i wiem, że zostanę przyjęty z wielką miłością, z wielkim zrozumieniem i przebaczeniem. A czy takie grzechy jak na przykład aborcja mogą być wybaczone w każdej świątyni? Mogą być wybaczone w każdej świątyni, mogą być wybaczone przez każdego księdza, ale pod określonymi warunkami. Na przykład takim warunkiem jest to, że spowiedź jest z całego życia. Czyli ktoś nie tylko spowiada się z samej aborcji, ale podchodzi do spowiedzi podsumowującej całe swoje życie. I wtedy takiej spowiedzi tak zwanej generalnej z całego życia każdy kapłan może odpuścić grzech aborcji. Można również odpuszczać grzech aborcji w czasie rekolekcji, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem przynajmniej jednego roku od czasu tej spowiedzi, żeby podsumować swoje życie w kontekście grzechu. Dlaczego współczesny świat, media przemilczają przeważnie tematykę spowiedzi? Myślę, że ona generalnie jest bardzo intymną przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, jak również spotkania człowieka z człowiekiem, bo przecież kapłan jest pośrednikiem Boga. Bóg, Jezus Chrystus, zostawił tą nieprawdopodobną odpowiedzialność, ale też z najpiękniejszych darów. Komu zatrzymacie grzechy, mówi do apostołów, będą zatrzymane. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. Myślę, że to jest z jednej strony wielka intymność, która nie powinna być w jakiś szczególny sposób sensacyjnie w mediach omawiana,
Ale z drugiej strony musimy o tym pamiętać, że szatan potwornie boi się spowiedzi. I bardzo często lęk, strach, wstyd, który mamy przed spowiedzią świętą, jest wtłaczany w nasze serce przez demona. Ponieważ on zrobi wszystko, żebyśmy do spowiedzi nie poszli. W związku z tym również on też ma w tym duży udział, że mało mówi się o spowiedzi publicznie. Mało mówi się o tym, jak ważna jest spowiedź, jak konieczna do naszego uzdrowienia relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Z jaką intencją trzeba iść do spowiedzi? Intencja jest złożona zawsze. Wiadomo, że przede wszystkim chcę iść do spowiedzi świętej, aby przeprosić Boga za grzechy, które popełniłem względem Niego, względem drugiego człowieka i względem samego siebie. Kolejną intencją może być pragnienie bycia takim krystalicznym, przezroczystym dla Boga. Na przykład w kierownictwie duchowym, połączonym ze spowiedzią świętą, z reguły jest większy czas na to, żeby nie tylko grzechy wyspowiadać, konkretne grzechy, ale również podzielić się w czasie spowiedzi wszystkim tym, co jest moim wewnętrznym życiem duchowym. Mistrzowie życia duchowego, ojcowie pustyni, zalecali swoim uczniom na przykład, żeby przekazywali im również wszystkie myśli, które przychodzą im do głowy, wszystkie pokusy, żeby zobaczyć, w jaki sposób szatan atakuje w danej przestrzeni penitenta. I w związku z tym w takiej spowiedzi połączonej z kierownictwem duchowym często nie tylko materią spowiedzi są grzechy, ale też cały wewnętrzny świat penitenta, czyli wszystkie myśli, pokusy, uczucia, emocje opowiadane są w spowiedzi świętej, po to właśnie, żeby kierownik duchowy, stały spowiednik mógł lepiej zorientować się, w jaki sposób działa łaska Boża lub też w jaki sposób działa zły duch i w jaki sposób się przed nim bronić, a jeszcze bardziej otwierać na Bożą łaskę. Więc intencji spowiedzi może być kilka, w zależności od tego, czy to jest spowiedź podsumowująca całe moje życie, na przykład spowiedź generalna, może być to spowiedź cotygodniowa, co dwutygodniowa, co miesięczna, tak zwana pobożnościowa, ale też musimy pamiętać o tym, że każda spowiedź święta stwarza naszą duszę na nowo, czyli otrzymujemy moc w każdej spowiedzi świętej do tego, aby wyrwać się z grzechów, którymi nie dajemy sobie rady. W związku z tym nie jest to tylko przeproszenie za grzechy, ale równocześnie potężne doładowanie mocy duchowej po to, abyśmy zaczęli na nowo, z nowymi siłami, z nowymi chęciami, z pragnieniem całkowitego przylgnięcia do Pana Boga. Jak dobrze przygotować się do sakramentu pokuty? Najlepiej przygotować się poprzez rachunek sumienia związany z trzema wymiarami relacji do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. Do Boga pierwsze trzy przykazania, do drugiego człowieka kolejne siedem. Do samego siebie bardzo często zapominany ten wymiar, warto popatrzeć, w jaki sposób grzechy, które ranią relacje z drugim człowiekiem, wpływają również na mnie. Czyli na przykład to, że żyję w kłamstwie, na przykład nienawidzę samego siebie, odrzucam samego siebie, żyję w kłamstwie, że jestem beznadziejny, żyję w kłamstwie, że jestem potępiony, żyję w kłamstwie, że nic już się dobrego nie zdarzy w moim życiu, żyję w kłamstwie, że jestem bezwartościowy. To są grzechy przeciwko samemu sobie, które rzadko są spowiadane, a są konieczne do tego, aby uwolnić się od takiego myślenia. Więc te trzy wymiary są najlepszym takim krótkim, konkretnym rachunkiem sumienia, który przygotowuje nas do spowiedzi świętej. Dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem gościem był ksiądz Dominik Chmielewski. Dzięki raz jeszcze. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Błogosławię wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. W lutym gościem audycji Bliżej Nieba był Piotr. Pewnie Państwo pamiętacie, Piotr z Wyrwanych z Niewoli. Przypomnę teraz Państwu, co mówił na temat sakramentu przebaczenia. I w pewnym momencie poszedł kapłan do konfesjonału i zaczął spowiadać ludzi. I pamiętam jak dzisiaj, że miałem wielkie takie pragnienie pójścia do tego księdza i opowiedzenia mu swojego życia. Miałem takie wielkie pragnienie stanięcia w prawdzie.
całe życie w kłamstwie, całe życie w udawaniu, w oszustwie, w myślaniu, w olbrzymianiu, a wtedy pierwszy raz zapragnąłem stanąć w prawdzie. I mówię, to jest ten moment. I pamiętam, że podszedłem do niego, nie znałem regułki, bo wcześniej do kościoła nie chodziłem. Jako małe dziecko od młodych lat przestałem chodzić do kościoła, mimo że pochodzę z rodziny katolickiej. I pamiętam, gdy podszedłem do tego księdza, do niego na ty, słuchaj, że czuję się jak śmieć, chciałbym opowiedzieć o sobie. I w momencie, gdy on zaczął mnie słuchać, a ja zacząłem wyznawać moje życie, moje grzechy. I tak naprawdę bardzo szczerze, prosto z mostu, tak jak potrafiłem, że nie dam rady żyć, że świat mnie przytłacza, że jestem złodziejem. Pierwszy raz w prawdzie. Dzisiaj już wiem, że jednym z pierwszych takich darów Ducha Świętego to jest to, że pozwala nam, pokazuje nam prawdę o nas samych. I ja wtedy naprawdę jakby poznałem siebie, jaki ja naprawdę jestem. Że nie jestem taki wspaniały, jak mi się wydawało, ale jestem słabym, zrujnowanym człowiekiem, nie? I po wyznaniu moich grzechów nastąpiła cisza. Nastąpiła długa, 20-sekundowa cisza. Trochę byłem, nie wiedziałem, jak się zachować w tej ciszy. Czemu on milczy? Sam siebie pytałem. I w pewnym momencie ksiądz mówi zdanie, jak się nazywasz? Ja od razu pomyślałem, co to komisariat, nie? Zaraz jeszcze imię ojca spyta. Ja byłem bardzo nieufny. Dobra, odpowiedziałem, nazywam się Piotrek. I on na to odpowiedział, jest to Piotrek, całe niebo się teraz cieszy twoim szczęściem i za pokutę zmów litanie. I jak gdy to usłyszałem, pomyślałem sobie, po pierwsze, jaka litania, skoro ja nawet podstawowych modlitw nie znam, jakim szczęściem, skoro ja przeżywam, odkąd pamiętam, nieszczęście i tak się wkurzyłem, że chciałem wyjść w ogóle z kościoła. I gdybym wtedy wyszedł, jestem pewien, że dzisiaj nie dawałbym świadectwa, nie dzieliłbym się tym, czym się teraz z wami dzielę tutaj w radiu, bo to, co się stało pod koniec tej spowiedzi, zaliczam do najpiękniejszych chwil mojego życia. I pamiętam każde zdanie tego księdza podczas tej spowiedzi. W końcówce, gdy mówi regułkę odpuszczania grzechów. I mówi ostatnie zdanie. Bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie. Które większość z was, jeżeli jesteście katolikami, słyszycie bardzo często na spowiedzi. Gdy ksiądz powiedział do mnie, ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I gdy zakreślił nade mną znak krzyża, ja pamiętam, że wybuchnąłem płaczem. Nie potrafię opisać tego, jak to się stało, ale ja wiem jedno, że wybuchnąłem po prostu płaczem. To była eksplozja. I wiem, że nigdy tak nie płakałem. I poczułem się, jakbym pierwszy raz był prawdziwy. Od dawna, od wielu lat. I pierwszy raz szedłem przez kościół, zapłakany jak małe dziecko, ale czułem się z tym dobrze, czułem się wolny, jakby ktoś mnie wypuścił z klatki. Jakby ktoś mnie wyszedł z niewoli właśnie. Miesiąc wcześniej nasze studio odwiedził Bęsiu, nawrócony raper Bęsiu, który opowiadał m.in. o pierwszej po latach spowiedzi w Medjugorje. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi. No idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu? Wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co? Wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł. No i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna. No i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć? Jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie? No tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś? Weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie? Skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok, bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo, jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności, to było dziwne, ale poczułem naprawdę wielki pokój, podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to, czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz, mówię, czuję się jak ci ludzie. Oh, Jesus, my.
Za chwilę rozmowa z osobą świecką. Magda zechciała odpowiedzieć na kilka moich pytań dotyczących spowiedzi. Po co się spowiadać? Myślę, że to jest trudne pytanie, ale też i bardzo kluczowe, po co się spowiadać. Myślę, że spowiedź jest bardzo potrzebna nam samym. Myślę, że jeżeli ktoś myśli o spowiedzi w kategoriach upokarzania się przed drugą osobą, jaką jest kapłan, który siedzi w konfesjonale, bo jednak jest to czasem upokarzające, żeby wyznać komuś obcemu swoje grzechy, to jest mylne spojrzenie. I rzeczywiście, gdybym w ten sposób myślała, no to nie widziałabym najmniejszego sensu takiej czynności. Więc jakby dla mnie spowiedź jest to takie trochę wrócenie do domu ojca na nowo. To jest jedno, a drugie to, co ja gdzieś tam w swoim życiu zauważam, to, że grzech ma niesamowitą negatywną moc, negatywny wpływ na nasze życie. Bardzo niszczy życie duchowe i człowieka, nie tylko w danym momencie grzeszenia, ale jego skutki są bardzo dalekosiężne, więc żeby zablokować te skutki, ale żeby też jakoś tak wrócić do tego domu ojca bardziej prawdziwie, trzeba po prostu się wyspowiadać. Spowiedź to nie tylko ten akt wyznania grzechów, ale także ogromna łaska, która za tym idzie, więc ta spowiedź ma moc uzdrawiającą. Więc te rany, które powstają po popełnieniu grzechów, w moim mniemaniu są łagodzone. Jest to taki balsam na tą zbolałą duszę, która jest poraniona tymi grzechami i ma moc takiego uzdrawiania. A jak często się spowiadasz? Od długiego czasu staram się utrzymywać taką normę raz w miesiącu. I co ciekawe, odkąd zaczęłam to praktykować, to zauważam, że ja nie mam pamięci do dat. I generalnie jak już nie pamiętam, kiedy ostatnio się spowiadałam. Natomiast nie zawsze muszę to pamiętać, ponieważ moje życie mi o tym przypomina. To znaczy, im dalej jestem od ostatniego momentu spowiedzi, tym tej łaski w moim życiu jest coraz mniej. Więc jak widzę, że nie za bardzo mi idzie, czy życiowo, czy pracowo, czy duchowo, zaczynam od razu się zastanawiać, aha, dawno nie byłaś u spowiedzi, jakby zabrakło tej łaski. Więc jakby to jest takie napompowanie się łaską na jakiś czas. I jeżeli mam stały ten czas, no to mam jakby stały dopływ tego świeżego powietrza, stały dopływ w tej łaski, dzięki której mogę lepiej funkcjonować. Więc tak jak już wcześniej mówiłam, skoro to jest sakrament i za tym idzie ogromne uzdrowienie, no to ja tego potrzebuję na nowo wciąż. Tak jak na nowo popełniam grzechy, tak na nowo potrzebuję tej łaski. Więc z mojej perspektywy trzymanie się jakiegoś stałego schematu spowiednictwa i powtarzanie go cyklicznie jest czymś bardzo naturalnym i jakby takim po prostu dbaniem o duszę. Tak jak jestem kobietą, jak regularnie, nie wiem, chodzę do kosmetyczki czy do fryzjera, tak regularnie chodzę do spowiedzi, po prostu, bo dbam o swoją duszę. A nie masz jakichś takich oporów przed tym, żeby się spowiadać przed jakimś obcym człowiekiem? Siedzi w konfesjonale jakiś kapłan. Nie masz takich myśli, że co ja tu będę obcemu facetowi opowiadać o jakichś swoich prywatnych sprawach? Oczywiście. Myślę, że to jest bardzo naturalne. Od tego wyszłam już na samym początku, że gdybym wierzyła tylko w to, że właśnie to jest, że spowiedź polega na tym, że siedzę czy klęczę przed obcym facetem i coś mu opowiadam, który w ogóle nawet nie wie, jak się nazywam, ani skąd pochodzę, ani jaka jest moja historia życiowa, to nie miałoby najmniejszego sensu. Natomiast to, co myślę, że tutaj jest warte powiedzenia, to, że jest coś takiego jak stały spowiednik. I to jest taka osoba, która rzeczywiście zna i jest pewna ciągłość. I wtedy możemy bardzo uchwycić, co się zmienia, jak się zmienia. I taka osoba może też nam wskazać pewnego rodzaju, na przykład powtarzające się schematy w naszym życiu. Więc jeszcze wracając jakby do pytania. Tak, jakby rozumiem, co więcej, jakby jestem w stanie też zrozumieć to, że to te opory mogą powodować to, że na przykład ktoś bardzo długo nie idzie do spowiedzi, bo jest mu na przykład bardzo wstyd albo bardzo się wstydzi. I tak też było ze mną. Jakby w latach, powiedzmy, nastoletnich miałam duże trudności z tym, żeby do pewnych grzechów się przyznać, więc unikałam tej spowiedzi, co powodowało jeszcze większe grzechy, jeszcze większe zakłamanie, jeszcze większą trudność, więc to się zapętlało. Myślę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest po prostu uświadomienie sobie, co tak naprawdę się dzieje w tej spowiedzi. Jeśli chodzi tylko o człowieka i on od konfesjonał, tak, to nie ma sensu
czasu i to jest krępujące. Jeśli myślimy o tym, że tam jest tylko zwierzchnik Pana Boga, tak naprawdę spotykam się z Bogiem, to Jemu chcę wyznać i wierzę w moc działania tego sakramentu, wtedy ten strach jest mniejszy, co nie znaczy, że go nie ma. Wspominałaś tutaj również o takiej instytucji stałego spowiednika. W jaki sposób go zdobyć? Myślę, że to też jest trudne i po pierwsze jest to duża łaska, po drugie trzeba się na pewno modlić o swojego spowiednika, o to, żeby w ogóle kogoś takiego spotkać na swojej drodze, ale tak bardzo praktycznie to trzeba po prostu chodzić i szukać, chodzić na różne msze do różnych kościołów, słuchać różnych kazań i patrzeć na siebie, jak reaguje na te słowa. Są różni księże, różne osobowości, czy ta osobowość do mnie przemawia. Potem można raz czy drugi przejść do konfesjonału, gdzie spowiada dana osoba i sprawdzić, czy to, co mówi do mnie, czy to do mnie dociera, czy ja rzeczywiście czuję, czy nadajemy na tych samych falach, czy my się po prostu lubimy, bo to też jest bardzo ważne. I jeśli wszystko nadal będzie pozytywnie rozpatrzone, to myślę, że najprostsza sprawa to po prostu pójść, zapytać, poprosić, czy mogę przyjść jeszcze, albo kiedy jeszcze księdza mogę spotkać. I takimi małymi kroczkami, nie chodzi o wielkie deklaracje, wielkie słowa, ale po prostu można zacząć od tego, że będziemy pilnować tego czasu i tego księdza, a potem, jeśli już się zdecydujemy, to już tak formalnie wtedy można zapytać. Czy w Twoim życiu spowiedź była obecna tak od zawsze? Czy zawsze korzystałaś z sakramentów? Zawsze byłaś obecna w Kościele? Czy też może jakoś inaczej to wyglądało? Tak jak już wcześniej wspomniałam, był taki moment przełomowy w moim życiu. Wywodzę się z takiej rodziny, która jest katolicka, która jest praktykująca. Natomiast no nie mi oceniać, jaki jest poziom tej praktyki, natomiast na pewno normą jest chodzenie co niedziela do kościoła i taką normę w swoim życiu miałam. Natomiast będąc nastolatką, chwytałam się różnych rzeczy, różnych aktywności i różnych towarzystw i nie zawsze wszystko mi służyło. I był taki moment dużego oddalenia od kościoła przy zachowaniu tej takiej pobożności zewnętrznej, tak żeby rodzice nie zwracali uwagi, że coś się dzieje nie tak. No i myślę, że kluczowe właśnie było unikanie tej spowiedzi, ze względu na to, że już wiedziałam, co robię nie tak w swoim życiu i wiedziałam, gdzie mnie boli i co mnie dotyka i do czego tak trudno mi się przyznać. W związku z tym pojawiło się takie sytuacje jak spowiedź świętokradzka, kiedy zatajałam świadomie jakieś grzechy, co było też tutaj już bardzo poważnym zapętleniem się w jeszcze większe grzechy. No i wtedy kluczowy moment mojego życia to właśnie taka spowiedź, która była spowiedzią nawracającą, która przywróciła mnie do kościoła tak w pełni. Także był taki moment bardzo istotnego nawrócenia, od którego zdecydowanie inaczej wygląda moje życie. A co po spowiedzi? Co się dzieje po spowiedzi? Po spowiedzi powinno być dziękczynienie. Dziękczynienie za to, co się wydarzyło. Najfajniej chyba też by było, żeby jak najszybciej naprawić swoje szkody, te, które się sobie innym wyrządziło. I myślę, że dobrze by było pilnować tego, aby pokuta od razu w miarę możliwości była wypełniona, bo potem się o tym po prostu zapomina. Myślę, że dobrą też praktyką, a wręcz koniecznością dobrej spowiedzi jest to, żeby sobie wyznaczyć jakiś nowy cel, jakąś poprawę i starać się do następnej spowiedzi nad tym pracować. Nie musi być to jakaś wielka rzecz. Jedna konkretna mała rzecz, albo trochę większa, ale jedna i konkretna. I coś, w czym chcę się ćwiczyć do następnej spowiedzi. I jeszcze taka jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów, ale także wyznanie łask. Czyli przy spowiedzi warto też porachować łaski, a nie tylko grzechy. I właśnie po spowiedzi też powinno być takie dziękczynienie za to wszystko dobre, co się wydarzyło od poprzedniej spowiedzi, nie tylko za to przeproszenie, za to, co się złego wydarzyło i wzbudzenie w sobie tego aktu żalu, ale też wzbudzenie przede wszystkim ogromnej wdzięczności za to, że było mnóstwo łask, ale też za to, że grzechy pozostają zapomniane. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Uwierzyć w to, że Pan Bóg mnie wybaczył. Bo chyba najgorsze to, co jest w nas, to że my nie wierzymy w to, że Bóg nam wybaczył. My sami nie potrafimy sobie wybaczyć. Więc jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę nie mamy nadal tej czystej karty i nie możemy iść dalej. Bo cały czas mamy w sobie ten niesmak do siebie czy do świata. Jednym z warunków dobrej spowiedzi jest żal za grzechy. I jak to jest u Ciebie? Czy udaje Ci się w sposób szczery wzbudzić taki żal w swoim sercu? Myślę, że czasem tak, a czasem nie. To nie jest tak, że jestem doskonała, ale
Na pewno staram się. To, co mi pomaga w wzbudzeniu takiego żalu za grzechy, to jest świadomość tego grzechu. Jeśli czuję i wiem to, co zrobiłam i widzę, jakie to skutki ma dla mnie samej, dla mojego otoczenia, dla ludzi, z którym wyrządziłam to zło, to rzeczywiście dla mnie jest wręcz oczywiste, że tego żałuję. Jeśli widzę, jak komuś jest przykro, jeśli widzę, co zawaliłam, jeśli widzę, jak jakaś relacja mi się nie układa, to ten żal pojawia się automatycznie. Myślę, że większa trudność jest wtedy, kiedy robimy coś i nie widzimy tego negatywnych skutków. Są takie grzechy, które w jakiś sposób sprawiają nam przyjemność, są jakoś tam pociągające i nie za bardzo widzimy w tej krótkiej perspektywie jakiś problem z tego powodu. Te są najtrudniejsze. Jedyna taka mądra rzecz, którą słyszałam na ten temat, to nawet jeśli nie żałujesz, to wyznaj, że nie żałujesz, ale wyznaj swoje grzechy. Bo jest ktoś mądrzejszy od ciebie, kto jakby mówi, że to jest niedobre, niedobre dla ciebie. Nawet jeśli tego nie widzisz, to powiedz o tym w konfesjonale. I wydaje mi się, że to jest zasadne. Ostatnio też gdzieś tam mocno się fascynuję dzienniczkiem siostry Faustyny i bardzo często jest, ona pisze o tym, że ona się modli o żal, ale też sama w sobie wzbudza skruchę. Jak tylko popełni grzech, od razu stara się w sobie wzbudzić takie uczucie skruchy i żalu. Nie do końca jeszcze wiem, o co chodzi, nie do końca wiem, jak to zrobić, natomiast no, jest to fascynujące spostrzeżenie. A co byś powiedziała ludziom, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi, ale mają jakieś obawy, blokady, co mieliby zrobić? Powiedziałabym im, że Pan Bóg jest większy niż ich grzech i Pan Bóg bardziej ich kocha, niż oni sami siebie kochają. I żeby się nie bali, bo po pierwsze to myślę, że ksiądz już nie takich grzeszy słyszał, więc na pewno nie zrobi to na nim wrażenia. A po drugie, tak naprawdę nie chodzi o te grzechy, tylko o to, żeby przyszli. I w moim przypadku tej takiej spowiedzi nawracającej, takiej bardzo poważnej, były te właśnie obawy i ksiądz zachował się wspaniale, bo to też jest tak, że musimy spotkać dobrego kapłana. Ja miałam to szczęście, że spotkałam wspaniałego kapłana. Ja oczywiście się poryczałam na tej spowiedzi i to, co on zrobił, to wstał, wyszedł do mnie, przytulił mnie i podniósł mnie z tych kolan i bardzo mocno przytulił, powiedział, że dobrze, że jesteś. I myślę, że tak powinien się zachowywać kapłan. To on jest namiestnikiem Boga tutaj na ziemi i właśnie myślę, że tak właśnie w każdej spowiedzi Bóg przychodzi, przytula, mówi, dobrze, że jesteś. Jakby jedyne, co my musimy zrobić, to przyjść i uwierzyć w to, że dobrze, że jesteś, że ktoś się cieszy, że jesteś. A jak myślisz, czy tęskni za tymi, którzy nie przystępują do spowiedzi? Tęskni za każdym. Za tym, który przystępuje co miesiąc i raz w roku i raz w życiu i za tym, który nigdy nie był u spowiedzi. Bo każdego z nas strasznie nieprzytomnie do szaleństwa kocha. Więc tak jak matka tęskni za swoim dzieckiem i nigdy go nie zostawi, tak żadnego z nas też nie zostawi i tęskni za każdym. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Jesus, my, oh Jesus.